Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam, Marita Woźny. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. W tym odcinku chciałabym opowiedzieć o tym, co robić, aby dać drugiej osobie wsparcie, tak by czuła, że rzeczywiście to wsparcie dostaje, ale też co robić, kiedy nie mamy już sił tego wsparcia z różnych powodów dawać. Jak to robić, aby z życzliwością odmawiać drugiej osobie, tak by nie przekraczać swoich granic. Zacznijmy od tego, że bardzo często mamy problem z tym, by prosić o wsparcie i by wspierać drugą osobę w trudnych momentach, jednak potrzebujemy wiedzieć, że ktoś tego wsparcia potrzebuje, a nie zawsze o tym ktoś mówi wprost. Czasem nam się wydaje, że powinniśmy jakoś zareagować, czujemy się bezradni, i nie wiemy, jak to też robić, więc przygotowałam kilka takich przykładów zdań, które można powiedzieć zamiast oceny, pretensji czy unieważniania uczuć. I mam nadzieję, że to Ci pomoże skorzystać z tego, ale też możesz podesłać ten podcast komuś, komu takie wsparcie może się przydać albo od kogo takiego wsparcia potrzebujesz. Więc co można powiedzieć, by pokazać drugiej osobie, że jesteśmy obok tej osoby? Czego nie mówić, a jaka reakcja mogłaby pomóc? Zamiast powiedzieć, ty weź się zastanów, raz czujesz to, raz czujesz to, o co tobie w ogóle chodzi? Możesz na przykład powiedzieć coś na temat tego, co widzisz, jeśli chodzi o stan emocjonalny tej osoby, czyli przeżywasz różne emocje. To jest normalne. Zamiast powiedzieć, przestań się już przejmować, to nie jest takie istotne, możesz powiedzieć, czujesz niepokój, bo to ma dla ciebie znaczenie. Zamiast powiedzieć, kompletnie sobie nie radzisz, możesz powiedzieć, przeżywasz różne emocje. To się w końcu uspokoi. Czyli nie ty się uspokój, tylko ta sytuacja kiedyś pewnie się uspokoi. Teraz przeżywasz różne emocje, te emocje są w porządku. Zamiast braku reakcji, możesz, i kiedy nie wiesz, co powiedzieć, zamiast braku reakcji, kiedy nie wiemy, co powiedzieć, możesz powiedzieć po prostu, myślę, czy wiem, czy wydaje mi się, że to może być dla ciebie bardzo trudne. Zamiast takiego zdziwienia, że serio, ty? Tak myślisz, tak przeżywasz? Przecież to nie wypada. Możesz powiedzieć, masz prawo do tych uczuć, nie ma w tym nic złego. Zamiast oceniać kogoś, że zachowuje się irracjonalnie i mu to o tym mówić, możesz powiedzieć, jesteśmy ludźmi, nie musimy być zawsze racjonalni. Zamiast słów, ile można coś przeżywać, mielisz to i mielisz w kółko, kiedy wreszcie skończysz, możesz powiedzieć, emocje się zmieniają i mijają, ale słyszę, że teraz to jest dla ciebie trudne. Zamiast słów, jesteś przewrażliwiony, możesz komuś powiedzieć, że nie jesteś w tym sam. Zamiast znowu to roztrząsasz, możesz powiedzieć, jestem z tobą i akceptuję twoje bolesne uczucia. To są przykłady zdań, które można powiedzieć w różny sposób. I to od nas zależy, jaką strategię my wybierzemy. Przykłady. Nie złota zasada i recepta, że jak ktoś tak powie, to na pewno zniknie konflikt, znikną różne trudności, ktoś czegoś nie będzie przeżywał. To jest pierwszy krok do okazania wsparcia, do pokazania komuś, jestem obok ciebie, widzę ciebie z tym, co przeżywasz, jestem tu. Różnimy się, więc niektórzy chętnie usłyszą inne słowa, może nawet logiczne argumenty zamiast koncentracji na emocjach. Ale jeśli mówimy o wsparciu emocjonalnym, to nadrzędną zasadą jest to, żeby do tych emocji się odnosić. Czasem ktoś nie lubi, gdy odnosimy się do tych emocji, bo one właśnie są bolesne i z tego powodu trudno ich dotykać. Nie masz też nic złego w tym, że jedna osoba potrzebuje takiej uważności na emocje, a druga w tym samym momencie, czy w podobnych okolicznościach, potrzebuje porady, potrzebuje logicznych argumentów. Ważniejsze jest to, aby przestać się kłócić o to, co jest lepsze,
a zacząć pytać się wzajemnie, czego ty potrzebujesz. I żeby dawać takie wsparcie, nie jakiego my sami chcemy, ale jakiego potrzebuje druga osoba. Też chciałabym powiedzieć, że czasami takie zdania wywołują u ludzi pewien rodzaj dyskomfortu, niezgody. Nie wiem, czy wiesz, ale takie zdania mogą właśnie budzić kontrowersje, bo okazuje się, że bardzo, bardzo trudno jest nam się wzajemnie wspierać. I ktoś, słysząc, co ma robić, aby komuś dać to wsparcie, może reagować alergicznie na to i na przykład mówić ciągle tylko o pomocy, wspieraniu innych ludzi, ileż można te wyżygi od kogoś przyjmować, ludzie tylko narzekają, są toksyczni, trzeba się od nich chronić. Mam tego dosyć, ja mam prawo mieć tego dosyć i nie będę tego słuchać. Można się tak dobijać problemami innych i tak ciągle ich wspierać. Przecież ja nie jestem psychologiem, żeby słuchać takiego wyżalania się. Tak, mam wiadro, pomyj, zgadzać się, przyjmować i jeszcze kogoś wesprzeć w tym. No świetnie. Kilka innych zdań, które może wymagałyby cenzury. Szok. Trudno jest nam patrzeć na siebie życzliwie. Nie tylko na siebie wzajemnie, ale też na samych siebie. A każda sytuacja ma wiele twarzy. Czym innym jest dawać sobie wsparcie w normalnej rozmowie, w wymianie zdań, a czym innym jest, gdy chronicznie wspieramy kogoś w jakiejś sytuacji, chorobie, w trudnych doświadczeniach, nie dbając o siebie, możemy się wypalić. A czym innym jest, gdy ciągle komuś coś dajemy, udzielamy porad, bo chcemy, by coś zrobił według tego, co my uważamy, bo my wiemy, co mu pomoże i próbujemy go przekonać do podjęcia takiego działania, bo wiemy, że to będzie skuteczne i możemy nawet mieć rację co do tego, że to będzie skuteczne. A druga osoba jakaś taka oporna. No i te sytuacje mogą budzić wtedy bardzo dużą bezradność, bo widzimy na przykład, że ktoś sobie szkodzi i nie sięga po wsparcie, że jego brak działania jest szkodą dla jego zdrowia, a czasem dla jego życia. I tutaj każda sytuacja wymaga poprzyglądania się głębiej, jednak nie unikniemy takich sytuacji, w których będziemy musieli się zmierzyć z własną bezradnością, że my nie jesteśmy w stanie przekonać drugiej osoby do jakiejś naszej wizji, może do naszej racji, którą nawet mamy, żeby ona podjęła pracę nad sobą, leczenie, poszła po wsparcie, zrobiła coś w inny sposób. I to jest bardzo trudne patrzeć, jak ktoś doprowadza się do destrukcji, jak ktoś sięga dna. Czasem jednak, żeby się nie wypalić, żeby nie stać się pomagaczem, który traci też swoje życie i za chwilę sam jest w sytuacji kryzysowej, należy uznać, że po drugiej stronie jest dorosły człowiek, który może zadecydować o sobie sam. Oczywiście w każdej sytuacji, która jest dla nas trudna, mamy też wybór, jak zareagujemy. Czy damy to wsparcie, czy też będziemy potrzebowali zadbać bardziej o siebie w tej sytuacji. I tę decyzję należy podjąć w oparciu o swoje zasoby, bo naprawdę nie musimy się wzajemnie unieważniać. Tą decyzję podejmując w oparciu o swoje zasoby możemy właśnie robić tylko wtedy, kiedy się sobie poprzyglądamy, swoim emocjom. Więc jeśli czujesz, że taka sugestia, co można zrobić innego, żeby dać komuś wsparcie, jakoś cię wzburza bardzo, to może to jest historia o tym, że ty sam czy sama tego wsparcia potrzebujesz. Pamiętam swoją pracę na oddziale rehabilitacji neurologicznej, pracę z pacjentami po udarach, wypadkach, urazach, bardzo trudnych sytuacjach, które wiązały się z tym, że dana osoba przestawała być samodzielna, potrzebowała wsparcia swojej rodziny, sytuacjach, w których ktoś przestawał chodzić, przestawał mówić ze względu na przykład na afazję. I to były sytuacje pod wieloma względami trudne. Sytuacje, w których dotykało się właśnie granic życia, śmierci i sytuacje, w których jednocześnie mogłam spotykać się z osobami, które tego wsparcia potrzebowały i tymi, które to wsparcie dawały. I będąc w roli pomagacza, bardzo trudno jest stawiać granice, mówić stop, dbać o siebie,
bardzo trudno jest pozwolić sobie samemu, samej odpuścić w niektórych sytuacjach i zadbać o siebie. Jeżeli przez wiele lat pełnimy taką funkcję, w której ciągle dbamy o drugą osobę, nawet jeśli jest to sytuacja, którą wywołało życie ze względów czynników takich zewnętrznych, pamiętajmy, że jako pomagacze my się wypalamy i my potrzebujemy tego wsparcia. Jednak okazuje się, że to, co tam zauważyłam, osoby, które były bardzo zaangażowane we wspieranie, często były bardzo odcięte od tego, co przeżywają one same. Osoby bardzo zaangażowane we wspieranie często nie miały kontaktu z tym, że mają tego dosyć. Bardziej miały poczucie, że muszą, że powinny. Miały poczucie winy, że złoszczą się lub niekonstruktywnie reagują na zachowanie drugiej osoby. Łatwiej było im złościć się albo przeżywać poczucie winy, niż doświadczać głębokiego smutku, rozpaczy i bezradności w sytuacji, która właściwie tak mocno ubezradniała i obiektywnie była szalenie trudna. I też myślę, że te sytuacje mogą nas bardzo wielu różnych rzeczy uczyć i czasem wpadamy w taką pułapkę, w której jesteśmy dla tej drugiej osoby tylko i wyłącznie, bo chcemy kogoś wesprzeć, ale jest różnica, gdy chcemy kogoś wesprzeć, a pomiędzy tym, gdy pozwalamy komuś nas obrażać, gdy nie pilnujemy swoich granic, tłumacząc to czyjąś chorobą, czyimiś ograniczeniami. Rozumiem też osoby, które starają się ciągle kogoś wspierać. Wyobraź sobie taką sytuację. Ania dzieli się z Martą tym, że jest jej źle, że nie potrafi nic zmienić, żeby było inaczej. Marta próbuje ją pocieszać, towarzyszy jej, próbuje organizować jej czas, pokazuje możliwości. Sytuacja trwa już wiele miesięcy i ciągle jest w tym samym punkcie. I wtedy pozostaje takie pytanie, czy moje wsparcie ma polegać na tym, że ja słucham narzekania, żalu, trudnych emocji i mam mieć tą funkcję takiego kontenera, gdzie ktoś może sobie to wyrzucać bez końca, ale nie chce żadnej informacji zwrotnej, nie chce ode mnie feedbacku, jak ja to widzę, bo to jest jakoś za trudne, bo to męczy, bo to jest niekomfortowe. I ja muszę sobie zadać pytanie, czy ja mam na to siłę? Czy mnie to nie obciąża? Czy mnie to nie triggeruje do czegoś? Czy ja chcę być w takiej roli? Czy mnie to też nie wypala? Bo pewnie znasz takie sytuacje, kiedy ktoś ci 50 raz opowiada o jakiejś sytuacji podobnej albo tej samej sytuacji i nic nie zmienia, a jednocześnie oczekujesz, że coś wydarzy się innego, że coś takiego magicznego zrobimy, powiemy, albo coś w tej sytuacji ktoś inny zmieni, czyli staje w roli ofiary i niekoniecznie robi coś, by z tej roli wyjść. I problem jest taki, że my obok tego zmęczenia mamy wiele różnych emocji, z którymi nie mamy kontaktu. Wiele złości, pretensji, że przecież ja tyle daję. Problem jest taki, że my obok tego zmęczenia mamy wiele emocji, z którymi nie mamy kontaktu. Jest wiele złości, pretensji, że przecież ja tyle daję, tyle robię, tyle pokazuję możliwości, a ta osoba nic. Ileż można tego słuchać? W garść by się wzięła. No więc chcę powiedzieć, że czasem będąc w kryzysie psychicznym, to nie jest takie proste wziąć się w garść. Czy mam prawo mieć dość wszystkiego? Jasne. Ale proponuję, aby szukać, co za tą złością jest, bo często jest to po prostu bezradność wspomniana już wcześniej. Nie potrafimy towarzyszyć innym w trudzie, bo opieramy swoje towarzyszenie na idei, żeby tę osobę zmienić, wyciągnąć, jej pomóc, uratować ją, ulepszyć jej stan. Za nią albo za niego. To prosta droga do wypalenia. Nie dbamy o siebie, nie dbamy o swoje granice. Chcemy konkretnych rozwiązań, ale tak naprawdę często my ich nie chcemy, bo wzięcie odpowiedzialności za swoje reakcje nas przerasta. Sami nie dbamy o siebie i czasem stajemy się tymi, na których narzekamy. Albo nie mamy kontaktu z tym, że potrzebujemy takiego wsparcia i trudno jest nam o to prosić, więc
wykrzykujemy, mamy pretensje i domagamy się wsparcia dla nas. Nie dbamy o swoje granice i robimy więcej niż jesteśmy w stanie. Pamiętasz? Już w niejednym swoim materiale mówiłam o tym, że dajemy i nie mówimy stop, a potem konsekwencje są takie, jak właśnie tutaj mówię. Walczymy ze sobą o to wsparcie, jednocześnie konsekwencją jest to, że nikt z danej relacji nie jest widziany i czuje się samotny, bo licytujemy się o to, kto pierwszy ma to wsparcie dać. Sami nie sięgamy po wsparcie dla siebie. No więc, aby obraz był pełny, aby dać Ci wskazówki nie tylko na temat tego, co powiedzieć, żeby kogoś wesprzeć, ale też co powiedzieć, kiedy już nie mamy siły wspierać, gdy nie mamy już siły słuchać o czymś. Ktoś powie, wysłuchiwałam latami o problemach mamy i doprowadziło mnie to do termokontera. Kiedy czasem zwykłe, jak mogę Ci pomóc, to za dużo, to tylko oznacza, że jesteś jedną z tych osób, które potrzebuje usłyszeć zdania w początku tego nagrania. Nie zawsze mamy energię, by wspierać, nie każdy potrafi wspierać i towarzyszyć innym. I nie zawsze musimy to robić. Sprawdź, na co masz siłę, czy masz zasoby, a dopiero potem działaj, nie z powinności. Inną rzeczą jest to, że tkwimy w lojalnościach, w powinnościach, próbujemy okazać wsparcie, ale to niewiele daje. Po drugiej stronie ciągle są jakieś trudności. Właściwie mogą one być pewną rozgrywką do tego, by wikłać drugiego człowieka, by mieć go dla siebie, by coś dla nas zrobił, by coś dla nas dawał. Więc nie mów tak, gdy wewnętrznie czujesz sprzeciw i ból. Bo czasem lepiej powiedzieć na przykład, nie jestem gotowa teraz Cię wesprzeć, sama nie mam siły. Jestem bezradny i zmęczony, muszę o siebie zadbać. Chcę Ci pomóc, ale widzę, że nie korzystasz z tego, co proponuję, nie podejmujesz próby, więc ja nie mam na razie gotowości, żeby dawać więcej. Albo też możemy powiedzieć, mamo, nie mogę teraz Ci pomóc. Kropka. Bez tłumaczenia. Pomoc kojarzy nam się z robieniem czegoś na rzecz drugiej osoby, z ratowaniem. Czasem pomoc to też pozwalanie na doświadczenie konsekwencji przez drugą osobę. Uwaga, słyszysz to, co powiedziałam? Czasem pomoc to też pozwolenie na doświadczenie konsekwencji przez tą drugą osobę, która tej pomocy potrzebuje. Tego, żeby ona doświadczyła konsekwencji i gotowość do wyciągnięcia ręki wtedy, gdy dana osoba zdecyduje, że tej pomocy chce i że ma zamiar w tej pomocy również uczestniczyć. Bo, i to zapamiętaj, dużymi literami teraz mówię, branie za kogoś odpowiedzialności nie jest pomocą. Nie zawsze pomoc innym to robienie dokładnie tego, co dana osoba chce. Czasem pomoc to też powiedzenie nie, to pokazanie granicy. Dlatego im lepiej zadbasz o siebie i nauczysz się dbać o siebie, o swoje granice w relacjach z bliskimi, tym szybciej twoje samopoczucie może być lepsze. A wyczerpująco o tym, gdy w relacji z innymi jest nam trudno i o tym, jak zadbać o siebie, o swój związek, o swoją rodzinę, jak wyznaczać te granice w bliskich relacjach, mówię w webinarze o wyznaczaniu granic w bliskich relacjach. Jeśli więc to jest temat, który Cię dotyczy, interesuje, sprawdź link w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie inspiracją. Jeśli był dla Ciebie pomocny i lubisz moje podcasty, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. Daj mi znać w komentarzu, jakie Ty masz przemyślenia na temat bycia pomagaczem i brania pomocy od innych osób. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.